Sprawa karna przeciw firmie Trump Organization. Długotrwałe przestępcze postępowanie USA. Prokuratura prowadzi dochodzenie w sprawie karnej przeciw Trump Organization. Biuro prokuratora generalnego stanu Nowy Jork poinformowało we wtorek wieczorem czasu miejscowego firmę byłego prezydenta USA Donalda Trumpa, Trump Organization, że tryb dochodzenia w jej sprawie zmienił się z cywilnego na karny. Poinformowaliśmy Trump Organization, że nasze postępowanie w sprawie tej organizacji nie ma już charakteru czysto cywilnego. Obecnie wraz z prokuraturą na Manhattanie prowadzimy aktywne dochodzenie w sprawie karnej przeciw Trump Organization, stwierdza oświadczenie Fabiana Lewego, rzecznika prokuratury generalnej stanu Nowy Jork Letitia James. Jak podkreśla agencja Reutersa, prokurator okręgowy na Manhattanie, demokrata Cyrus Vance od ponad 2 lat prowadzi dochodzenie w sprawie firmy Trumpa, z czasu zanim został on prezydentem. W aktach sądowych biuro Vance wskazało na to, że prowadzi dochodzenie w sprawie, prawdopodobnie rozległego i długotrwałego przestępczego postępowania, Trump Organization, w tym oszustw podatkowych i ubezpieczeniowych oraz fałszowania dokumentacji biznesowej. Śledztwo Vance'a rozpoczęło się po tym, kiedy były prawnik Trumpa, Michael Cohen, zapłacił przed wyborami w 2016 roku za uciszenie 2 kobietom, które twierdziły, że miały z kandydatem na prezydenta kontakt seksualny. Reuters zwraca uwagę, że dochodzenie nabrało tempa od czasu, gdy republikanin Trump przegrał batalię o 2. kadencję w Białym Domu z demokratą Joe Bidenem. James, także demokratka, prowadzi odrębne postępowanie karne mające ustalić, czy firma Trumpa podawała nieprawdziwe wartości nieruchomości dla zabezpieczenia pożyczek oraz uzyskania korzyści ekonomicznych i podatkowych.